zagraliśmy u siebie pierwszy mecz, niestety przegrany 1-3. Jestem, powiem szczerze, z wyniku nie jestem zadowolony, ale z gry naprawdę postawiliśmy opór przeciwnikowi, który tutaj przyjechał zdecydowanie w roli faworyta. Pomimo tego, że wygraliśmy nasz pierwszy mecz w Częstochową, można by było to uznać za niespodziankę, to tutaj w tym pojedynku zdecydowanie Świdnik był faworytem. Zabrakło naprawdę niewiele. Kilka piłek w pierwszym secie, granym na przewagi, zespół ze Świdnika zachował zimną krew w tej końcówce. Drugi set, nasza przewaga bardzo duża i doprowadziliśmy to do końca. Początek trzeciego seta, przeciwnik nam odjeżdża, cały czas gonimy, w połowie seta doganiamy, znowu końcówka gdzieś tam wyrównana i przeciwnik robi mniej błędów i wygrywa ten pojedynek 2-1. No, musimy gonić wynik. W czwartym secie znowu goniliśmy, przeciwnik zaczyna dobrze, my słabo od swoich błędów, ale doganiamy przeciwnika i od stanu 19-19 po prostu popełniamy kilka prostych błędów. Przeciwnik gra bardzo dobrze blokiem i obroną i kończy pojedynek. Naprawdę myślę, że widowisko mogło się podobać kibicom. Dziękujemy, bardzo dziękujemy kibicom za liczne przybycie tutaj na naszą salę i za doping. Myślę, że, kochani kibice, myślę, że nie po tej przegranej nie rezygnujcie z przychodzenia na Olimpię. Już za tydzień zapraszamy 17:30. Ten zespół, ja jestem, wam gwarantuję, jestem pewien, że da nam tutaj jeszcze wiele fajnych chwil z emocjami siatkarskimi.